Technologia pędzi. Czym mniejsze i tańsze urządzenia, tym szybciej możliwy jest postęp technologiczny. Rewolucja następuje niekiedy bardzo, ale to bardzo szybko. Gdy podróżujecie, widać to czasem. Naprawdę bardzo dobrze. Czasem w domu macie sprzęt elektroniczny, na przykład telewizor, który jest nowszy od tego w hotelu. Czasami bardzo to widać. Czasami różni go wręcz epoka technologiczna. Każdy produkt ma określony cykl życia. Niektóre starzeją się szybciej, niektóre wolniej. Dziś z powodzeniem możemy dalej komfortowo korzystać z komputerów mających nawet 10 lat. Kiedyś było to troszeczkę trudniejsze. Telewizory, zwłaszcza gdy popatrzymy na historyczny okres, w czasach telewizorów CRT żyły bardzo, bardzo długo. Wystarczy spojrzeć na to, co dla rozwoju technologii i wyświetlania obrazu zrobił Sony ze swoim Trinitron. W przypadku starszych telewizorów ze złotej ery ekran dalej jest sprawny, ale starsze telewizory, zwłaszcza te smart, są jak ludzie z demencją. Jak ten. Powoli tracą pamięć i sprawność. W przypadku telewizorów są to po prostu znikające z ekranu aplikacje, które tracą wsparcie, przestają działać, a to, co kiedyś było responsywnością, staje się jak granie w szachów za pomocą listów. Mój Sony, mimo że dalej jest Full HD, obraz również niczego sobie, to nie ma już nic ze smart. Dostępnych aplikacji brak. Podobnie miałem z nowszym od niego Samsungiem, wypadały kolejne aplikacje, by na końcu zostało jedynie DLNA i możliwość oglądania zdjęć z USB czy przez Sambę. I aby zachować dzisiejszy standard komfort użytkowania, należy takiemu ekranowi przyczepić mózg. Płyty głównej nie wymienicie, choć ja to próbowałem już w moim Samsungu, na chwileczkę pomogło, ale trzeba poszukać jakiegoś innego rozwiązania. I po to właśnie takie ustrojstwa jak Intel Compu Stick czy właśnie Android HDMI Stick. A przed Wami Android TV Stick XS97, który otrzymałem na testy od MediaLove i tam też możecie to coś nabyć. Dzięki takiemu urządzeniu stare telewizory jak ten, czy chociażby projektory, które nie są inteligentne, dostanie to, czego oczekuje dzisiaj od tego rodzaju urządzeń konsument. Obsługę streamingu, zdalnego podłączenia ekranu, możliwość aplikacji YouTube, Netflix, Disney czy Google. Po prostu dostajecie ulubione serwisy, też Amazon Prime, HBO Max, Sky Showtime, Apple TV, Player, Polsat Box, no i tak dalej, nawet CDA. Dzięki temu z urządzeniem będziecie mogli sterować głosowo również waszym inteligentnym domem. Możecie nawet podpiąć klawiaturę i myszkę. Tak wygląda klawiatura i myszka. Element zestawu Pine64. Film o tym również na kanale. I można edytować proste dokumenty za pomocą Google Docsów czy Microsoft Office Online. Jedyne co potrzebujemy to port HDMI oraz USB w wersji dźwigającej dostarczenie nie mniej niż 1 amper przy 5 V. Tutaj jest lekki z tym problem, więc zasilanie musi być zewnętrzne. Ale to żaden problem. Standardzik USB-A. Taka ładowarka jest powszechnie dostępna. HDMI Stick to tak naprawdę komputer z zainstalowanym, znaczy mikrokomputer z zainstalowanym Androidem 10 w wersji TV. Nie jest to najnowszy system operacyjny, no ale daje radę. Mam przed sobą model Q3, który ma 2 GB pamięci RAM oraz ROMu 16 GB. Samo urządzenie twierdzi jednak, że potrzebuje nie 1 A, jak wspomniałem wcześniej, a 5 V i 2 A, co wyjaśniałoby, dlaczego ten telewizor nie za bardzo chce działać. W zestawie oprócz samego XS97 dostajemy pilota, extender, który pozwoli wpiąć się nawet w największe zakamarki, jeżeli chodzi o HDMI. Zwłaszcza, że gdy w telewizor wisi tak, że nie daje za dużo miejsca. Oczywiście kabelek USB A, USB-C, który pozwoli uruchomić Wasz komputer. No, instrukcja obsługi. Ładne czerwone pudełeczko. Przyda się
gdy będziecie chcieli również usmartowić swoje starsze projektory, ja pokażę Wam dwa, tu gdzieś był, przyda się Wam takie urządzenie, gdy będziecie chcieli usmartowić, totalnie głupie, ale użyjmy bardziej języka inkluzywności, nieinteligentny projektor, to jest najprostsze urządzenie, jakie z jakim się spotkałem. Wystarczy port HDMI i takie proste, z dzisiejszej perspektywy prymitywne, więc urządzenie będzie mogło być usmartowione, ale jeżeli macie coś, co już ma swoje lata, a ja tutaj mam na myśli fajny projektor ZTE z przed wielu lat, inteligentny, bo znajduje się na nim Android 4.4, no i nie za bardzo działa na nim Netflix i tak dalej, nie ma nowych aplikacji, ale robiąc taki myk, dostajemy w tym urządzeniu Androida w wersji 10. Co za tym idzie, dalej jest to urządzenie, które będzie spełniało swoje pierwotne założenia, tylko że będziecie musieli dodatkowo dorzucić do niego powerbanka, który będzie zasilał tego sticka, a sam projektor dalej będzie mógł sobie działać z baterii, bo chcę Wam powiedzieć, że to jest urządzenie naprawdę bardzo ciekawe, które nie dość, że ma slot na kartę microSD, ale ma również kartę SIM. Więc taka lekka reanimacja sprzętu, który dzisiaj już nie spełnia oczekiwań użytkowników, ale dalej może być reanimowany. O tym projektorze mam zamiar również nakręcić materiał, jeżeli będziecie zainteresowani. Jest ze mną już bardzo długo, przemierzył pół świata. Jesteście ciekawi, dajcie znać. Ten HDMI stick od MediaLove działał naprawdę dobrze zarówno z hotelowymi telewizorami, jak i z projektorami. Telewizor, w którym korzystałem, miał jeszcze nawet złącze z kart, a HDMI był wtedy jakąś nowością. Więc jeżeli chcecie poczuć się jak w domu, to wystarczy zainstalować na tym urządzeniu VPN-a, wpiąć się do Polski i oglądać telewizję czy streamingi w wersji polskojęzycznej. Jest to lekkie urządzenie, mieszczące się w walizce. Możecie go zabrać wszędzie ze sobą. Jaka wydajność jest tego sprzętu? Co możecie zrobić z nim? Zaraz Wam pokażę. Android HDMI Stick przechodzi testy 3D Mark Slingshot. Nie ma szału, patrząc na liczbę, wygląda to dość słabo. Pamiętajcie jednak, że mówimy tutaj o tanim produkcie wielkości tylko niewiele przewyższającej dużego pendrive'a. Slingshot to 410 punktów, co nie jest dużą liczbą. Graphics Score 369 i 670 Physics Score. Mam jednak dobrą wiadomość. Jeżeli chodzi o gry, to da się grać. Asphalt 8 instaluje się poprawnie i wszystko śmiga doskonale. Z powodu podpięcia pod rejestrator od AB Media rozdzielczość została zbita do 1280x720 pikseli. W tej rozdzielczości też grałem. Jednak i Full HD gra się uruchamia. Ja grałem za pomocą zwykłej komputerowej klawiatury wpiętej w Android Sticka. Nie wiem z jakiego powodu, ale tak chciała sama gra Asphalt. Zrobiłem tak naprawdę z tego urządzenia mini konsolkę, no, a to naprawdę fajny dodatek. Możemy dodać do tego jakiś hub, czyli hub USB, do którego podepniemy klawiaturę i myszkę, a pokusić się też możemy również o jakieś retroemulacje, czy chociażby podpięcie też pada. W materiale o MediaLove M550 powiedziałem, że ten projektor występował w kilku wersjach. Jedna z nich nie posiadała funkcji smart w takim rozumieniu jak Netflix, YouTube i tak dalej. I to jest idealny sposób, żeby taki projektor usmartowić. Ja go dostałem razem właśnie z tamtym projektorem, tylko że tamten projektor już był w wypasionej pełnej wersji ze wszystkim. Co prawda Android był w wersji 9, ale jeżeli chcielibyście
przejść na wersję 10 i dostać jeszcze więcej możliwości i więcej pamięci, ponieważ to urządzenie ma 2 GB pamięci RAM, no to za niewielką kwotę możecie ten projektor usmartowić i co za tym idzie otrzymać Androida w wersji 10. Film o projektorze Medialove M550 znajduje się właśnie w opisie. Zapraszam. Dobra, jak podsumować tego typu urządzenie? Mogę powiedzieć, że jest to eliksir długowieczności dla starych sprzętów, które posiadają port HDMI i wszędzie tam, gdzie jesteście w stanie dostarczyć do tego urządzenia 5V, 2A i wpiąć go w jakiś stary telewizor, projektor i tak dalej, no to warto, no bo dostajecie responsywność, z jaką przyszło wam się spotykać na co dzień. Chcielibyście, żeby ta responsywność była zadowalająca. Bezprzewodowy dostęp do internetu, podpięcie przez Chromecasta telefonów czy innych urządzeń. Możecie streamować sobie materiały wideo, YouTube'a, Netflixa, Disney czy inne serwisy. Jeżeli YouTube'a, to polecam zasubskrybowanie tego kanału. Dzięki temu nie przegapicie nowych, ciekawych materiałów. Jeżeli chodzi o to urządzenie, powiem tak. Ja z tego korzystałem i korzystałem to z tego przez prawie całe wakacje. Był on ze mną we Włoszech, na Podlasiu. Zwiedził parę miejsc. W każdym z nich był wykorzystywany, nawet na kempingu. Mogę wam powiedzieć, że sprawdził się jak najbardziej. I tam, gdzie nie dało się go zasilić z telewizora, powerbank na cały dzień korzystania starcza. Jest możliwość również podpięcia ewentualnie w przypadku, kiedy nie dałoby radę wyprowadzić urządzenia troszeczkę na zewnątrz, żeby pilot na podczerwień działał, no to zewnętrznego odbiornika IR. Tyle jeżeli chodzi o HDMI sticka, Android sticka od Medialove, czyli XS97 stick. Ja się z wami żegnam, zapraszam na następne materiały. Na razie, do zobaczenia. Cześć.